Cześć, Maciek, Mustanao.com. Witam w wielkim teście słuchawek, który przeprowadzam we współpracy ze sklepem supersound.pl, który dostarczył do mnie aż 7 modeli słuchawek. I tak między innymi Sennheiser HD25, Pioneer DJ, HDJ 700, dwa modele KG, K245 oraz K271 Mark II, a także trzy wersje popularnych Beyer Dynamic DT770. Także słuchawki ocenię pod kątem ich walorów brzmieniowych oczywiście, ale także wygody użytkowania oraz sugerowanych przez producenta zastosowań, a także postaram się ocenić ich sygnaturę brzmieniową i użyteczność w profesjonalnej pracy, ale także w słuchaniu muzyki po prostu, bo też o to chodzi, żeby dźwięk był piękny i żebyśmy mieli z tego odsłuchu także przyjemność. Jeśli interesujesz się produkcją muzyki, to zapewne znasz portal Mustanao.com, który prowadzę, czy też może nawet byłeś na warsztatach z miksu masteringu, które prowadzę w profesjonalnym studio. Natomiast do testu słuchawek rzeczywiście spokojnie można mieć warunki domowe, takie jak ja, moja domowa pracownia. No i tutaj korzystałem z nagrań nieskompresowanych, między innymi z płyt, które widzisz tutaj, ale także z innych nagrań oraz interfejsu RME Babyface Pro FS, którego dynamika wyjść słuchawkowych sięga prawie 120 dB. 120-130 dB to jest taki top of the top. W zasadzie nie znam urządzeń, które oferowałyby więcej niż te 130-130, może kilka decybeli dynamiki. Zatem naprawdę dobre przewzmacniacze słuchawkowe. No i program WaveLab Pro, z którego puszczałem sobie te właśnie nieskompresowane nagrania. Aha, korzystałem także właśnie z telefonu, z taką właśnie przejściówką. I tutaj między innymi wybrałem sobie trochę nagrań klubowych, Intoxicated Martina Solvega, albo na przykład Ocean's Drive Duke Edmonta i kilka innych nagrań, Dua Lipa na przykład. Dużo nagrań, które uważam za bardzo dobrze zrealizowane, także starałem się być obiektywny. Pierwszy w zestawieniu model to AKG K271, a więc takie oto słuchawki, często widywane w studiach nagrań. Podobnie jak właśnie w przypadku konstrukcji otwartych, mamy tu klasyczną konstrukcję AKG z takim pałąkiem, bardzo wytrzymała, automatycznie dostosowująca się właśnie do kształtu naszej głowy. Warto też zaznaczyć, że w komplecie otrzymujemy dodatkowy odłączany kabel właśnie spiralny, a także dodatkowo parę nauszników, a więc elementy, które no, najczęściej albo ulegają zużyciu, albo jakiemuś przypadkowemu uszkodzeniu, także to należy poczytać za plus. Słuchawki mają stosunkowo otwarte, relatywnie jasne brzmienie z pozornie solidnym basem na pierwszy rzut ucha. Jednak w porównaniu z innymi słuchawkami natychmiast słychać, że tutaj ten bas jest jednak nieco wycofany, czy istotnie nawet wycofany, bym powiedział. Także brakuje też takiego głębszego pulsu w muzyce elektronicznej, zwłaszcza jeśli stopa na przykład schodzi poniżej 50 Hz. Także jeżeli ktoś słucha muzyki trapowej, gdzie linia basu czy 808-kowe stopki w roli basu właśnie schodzą w okolice 35-30 Hz, no to nie będzie słyszał tej energii. Za to bardzo ładnie te słuchawki grają w środku, fajnie przetwarzane są werble, słychać na nich pogłos, słychać saturację, ładnie też brzmi właśnie głos, także ten środek jest prezentowany bardzo fajnie. Myślę, że te słuchawki wybrałbym do obróbki wokalu, pracy z efektami przestrzennymi. Ze względu jednak na ten brak równowagi pomiędzy pasmem najniższym i pasmami wyższymi, nie nadają się moim zdaniem do takiej całościowej oceny materiału audio. Zatem no, w szczególności nie dają się raczej do masteringu, to jeszcze nie jest ta półka. Myślę jednak, że z powodzeniem można wykorzystać te słuchawki do takiej krytycznej oceny charakteru brzmieniowego, na przykład fortepianu, głosów, syntezatorów. Także ten środek jest tu prezentowany całkiem fajnie. Są to słuchawki też dość detaliczne jak na tą półkę cenową, także wydaje się, że to jest dość udana konstrukcja. Mają też stosunkowo niską oporność, bo zaledwie 55 ohmów, zatem z powodzeniem mogą być wykorzystane z urządzeniami przenośnymi. Nie są wymagające dla przedwzmacniaczy. We'll be right back.
Drugi w kolejności model. Idziemy z cenami do góry. Tu już okolice bliżej 500 zł. To K245. Relatywnie nowy model marki AKG, wprowadzony w ramach takiej serii, w której skład wchodziły jeszcze modele K175 oraz K275. Najmniejszy model, czyli K175, wyposażony był w 40 mm przetworniki i dedykowany jest generalnie do monitoringu dźwięku oraz do zastosowań w realizacji koncertów na żywo na przykład. Zamknięta konstrukcja, stosunkowo mocne słuchawki, małe. Natomiast już te modele, większe, wyposażono w 50 mm przetworniki i one już dedykowane są do zastosowań studyjnych, a więc do podczas rejestracji nagrań oraz miksowania nagrań. Różnią się konstrukcją. K245 jest to model otwarty, K275 jest to model zamknięty. No i producent podkreśla tutaj, czy akcentuje, że to jedna z najbardziej detalicznych słuchawek w swojej klasie cenowej. Mają właśnie duże przetworniki, co sprzyja dobrej reprodukcji basu. Mają także niską oporność, zatem będą dobrze prezentować muzykę na urządzeniach mobilnych. No i mają przede wszystkim, co chyba też warto zaznaczyć, bardzo solidną, w większości metalową konstrukcję. No i są składane, więc nie tylko te nauszniki się obracają, ale też możemy je złożyć w ten sposób, zabrać w podróż. Także to jest fajne. Kabel oczywiście jest, jak to w słuchawkach AKG, odłączany. Zatem tyle historii, info od producenta, a co w takim razie ode mnie? Słuchawki AKG 245 bardzo mile mnie zaskoczyły. Już w pierwszych w zasadzie sekundach słuchania wiedziałem, że będą jednym z faworytów na pewno tego zestawienia. Dlaczego? Zwykle w przypadku słuchawek AKG, nawet znacznie droższych K702, których używam na co dzień, no zwykłem narzekać na albo zachowawczy bas, albo wręcz tego basu mi brakowało. Tymczasem te słuchawki grają bardzo solidnie w dole, ale też mają przepiękny, cudowny, właśnie niski środek, a więc wokale, werble, pianino elektryczne brzmią na tych słuchawkach po prostu przepięknie i niezwykle muzycznie. Za podobną właśnie muzyczną sygnaturę i ciepły środek chwaliłem w zestawieniu do 250 zł także Sennheisery HD200 Pro i Pioneer DJ Q1. Obie wspomniane pary słuchawek były jednak stosunkowo ciemnymi słuchawkami, pozbawionymi detali. Tymczasem AKG oferuje stosunkowo właśnie fajne stereo i dosyć otwartą górkę. Także pod tym względem no nie jest to zaskoczenie, są to słuchawki droższe, a więc można się spodziewać, że będą po prostu grały nieco szlachetniej. Klasyczna konstrukcja AKG, a więc automatyczna regulacja, tutaj już skórzane elementy, słuchawki bardzo dobrze dolegają do głowy, dość ściśle i dość mocno. Także są to także najcięższe słuchawki w całym zestawieniu, ważą blisko 300 gramów i pomimo tego, że są zaledwie 25 gramów cięższe od DT770 Beyer Dynamic, o którym powiem więcej za chwilę, to jest to odczuwalne. Ta metalowa konstrukcja jednak robi swoje i w tych naucznikach przy takich dłuższych sesjach robiło mi się troszkę ciepło w uszy, także to jest jedyny zarzut, jeżeli chodzi o komfort użytkowania tych słuchawek. W pozostałym zakresie są naprawdę bardzo wygodne. Także mogę je Wam śmiało polecić, ale jeśli mówiłbym o swoich preferencjach, to ja wolę zdecydowanie welurowe nauszniki. Biorąc pod uwagę ich cenę, do około 500 zł, to mogą być jedne z pierwszych takich słuchawek, w przypadku których mógłbym pokusić się już o profesjonalne miksowanie. Są stosunkowo właśnie detaliczne i zrównoważone, choć wciąż w tych najwyższych pasmach, tutaj mówię o takich częstotliwościach rzędu 12-15 kHz, troszeczkę brakuje mi tej szczegółowości, tej szlachetności, zatem tu do masteringu, do poważniejszych zadań trzeba byłoby sięgnąć do portfela pewnie głębiej i szukać wśród modeli referencyjnych z przedziału tak przynajmniej 700-1000 zł, ale to już są naprawdę niezłe słuchawki. Natomiast rzeczywiście dla audiofilów, dla osób, które chcą usłyszeć piaseczek w górze, powietrze, jakieś artefakty szumowe i transienty, no to jeszcze to nie jest ta półka, ale to jest naprawdę udany model, bardzo fajnie się słucha muzyki, bardzo efektowne, ciepłe brzmienie, dobre stereo, no i solidny bas, także ten model zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie.
pierwszych testach słuchawek do 250 zł, gdzie miałem przyjemność zetknąć się ze słuchawkami HDJ Q1 marki Pioneer, spodziewałem się po HDJ 700 dwóch rzeczy. Po pierwsze, że zagrają dużo głośniej niż wszystkie inne słuchawki w zestawieniu do około 500 zł oraz, że zaoferują znacznie więcej basu niż wszystkie inne słuchawki, które będą w tym zestawieniu. I tu się nie zawiodłem, rzeczywiście tak właśnie jest. W porównaniu jednak do budżetowych Q1, HDJ 700 to trochę wyższa półka. Te słuchawki po prostu zaoferują Wam trochę więcej szczegółów, grają troszkę jaśniejszym dźwiękiem, a więc będą po prostu bardziej detaliczne. Te słuchawki można bardzo mocno wysterować i grają czystym, głębokim basem, nawet pod dużym prądem, że tak to ujmę. Mój interfejs RME wystarczyło wysterować na minus 30 dB, żeby uzyskać już stosunkowo głośny dźwięk, zatem bez problemu z każdym telefonem, laptopem te słuchawki można właśnie wykorzystać. Faktycznie jednak mają bardzo, bardzo dużo tego basu. W mojej ocenie jest go trochę za dużo i o ile na przykład w przypadku AKG K271 chciałem podbijać nawet o 6-7 dB ten bas półką, czy filtrem półkowym, tak w przypadku właśnie tych słuchawek HDJ 700 chętnie zdjąłbym 3-4 dB takim filtrem półkowym, no bo w takim długotrwałym, głośnym odsłuchu ta duża ilość basu może być odrobinę męcząca. Także z pewnością są to słuchawki dla osób, które po prostu lubią dużą ilość basu. Powiedziałbym, że są to słuchawki dla DJ-a i dla osób, które lubią właśnie słuchać niskich tonów w muzyce klubowej, urbanistycznej. I tak właśnie zapisałem sobie w notatkach, a potem sprawdziłem na stronie producenta, że dokładnie właśnie w taki sam sposób o tych słuchawkach pisze sam producent, cytuję, zoptymalizowane do muzyki tanecznej. Także mnie osobiście bardzo się podoba, że producent w taki szczery, rzetelny sposób opisuje właśnie sygnaturę brzmieniową tych słuchawek. Dalej możemy też przeczytać. Zainspirowane modelami z naszej serii wysokiej klasy zostały odpowiednio dostosowane, aby zapewnić bogate częstotliwości od średnich do niskich. Wszystko się zgadza, tak właśnie jest. Słuchawki HDJ 700 mają wąskie nauszniki i przetworniki o średnicy 40 mm z magnesami z metali ziem rzadkich, zapewniając mocne basy i wspaniałą izolację dźwiękową. Rzeczywiście bas jest bardzo mocny, a izolacja naprawdę niezła. Membrana o grubości 19 mikrometrów i cewka głosowa z powlekanego miedzią drutu aluminiowego dokładnie odwzorowują dźwięki stopy i werbli. Rzeczywiście tak właśnie jest. I choć mało, które nagrania będą mogły w ogóle zabrzmieć ostro na tych słuchawkach, czy będą nas drażniły jakieś eski, czy ostry talerz, raczej nie. No ale jednak tej właśnie szczegółowości w górze mnie osobiście trochę brakuje, także te słuchawki raczej nie są przez to predestynowane do jakichś poważniejszych prac dźwiękowych, chociażby miksowania. Natomiast bardzo dobrze słucha się na nich właśnie muzyki, także myślę, że dla DJ-a, dla melomana, który lubi dużą ilość basu, jak najbardziej tak. Dużym plusem tych słuchawek jest niezwykle solidna konstrukcja i bardzo estetyczne wykonanie moim zdaniem. Jak przystało na słuchawki DJ-skie, mamy tutaj także ramię o kącie obrotu 60 stopni. Działa to w dwie strony. No i ciekawostką może być także to, że te nauszniki wykonane są z poliuretanu, zatem bardzo fajnie i łatwo dostosowują się do kształtu naszej głowy, naszych uszu. No i poza tym, po prostu w mojej opinii te słuchawki są po prostu ładne. Białe będą pasować nam do innych białych elementów garderoby czy butów chociażby, ale w ofercie producenta jest także model w kolorze czarnym. Tyle na temat słuchawek HDJ 700. Kolejne słuchawki w moim zestawieniu, czyli Sennheiser HD25. Najmniejsze, najlżejsze słuchawki, bo ważą zaledwie 140 gramów. Niemal całe wykonane z plastiku. W pierwszym kontakcie nie zrobiły na mnie piorunującego wrażenia. Chwila po założeniu słuchawek słychać dość mocno, jak te pianki dostosowują się do naszych uszu, ale na szczęście po chwili następuje cisza i można docenić, jak dobrze izolują dźwięki otoczenia. Więc pomimo tego, że jest to konstrukcja, może pokażę to do drugiej kamery, nauszna, a nie wokółuszna, stosunkowo małe te nauszniki, to ta izolacja jest bardzo dobra. Brzmienie słuchawek dosyć ciemne, ale obfite
w bas i dobrze zaznaczony niski środek. Powiedziałbym nawet, że częstotliwości z przedziału 200-1000 Hz jest tutaj nieco w nadmiarze. Ja wyraźnie słyszę takie podbicie gdzieś w okolicach 150-500 Hz. To jest taki region, który chciałbym prawdopodobnie podbijać, gdybym próbował wyeksponować dźwięki gitary basowej granej palcem, czy finger bass, albo na przykład pianino elektryczny Rhodes, gdybym chciał mocniej zaznaczyć w miksie. Ten przedział prawdopodobnie bym właśnie podbijał. Natomiast w górze rzeczywiście sporo im brakuje do słuchawek referencyjnych. To natomiast, co robi, co jest ogromnym zaskoczeniem i co robi też bardzo duże wrażenie, to to, jak skuteczne są te słuchawki. Ich skuteczność sięga bowiem 120 dB, czyli prawie 10-15 dB więcej niż niektóre inne modele w tym zestawieniu. Zatem nadają się świetnie dla osób, które pracują w warunkach dużego zanieczyszczenia otoczenia dźwiękiem, a więc tam, gdzie jest głośno, na przykład w warunkach koncertowych, do realizacji koncertów live, czy też na przykład na głośnym planie filmowym. Sam producent pisze o tych słuchawkach tak. Są to idealne słuchawki do monitorowania dźwięków przez kamerzystów oraz DJ-ów. No i DJ z pewnością docenią solidny bas oraz to, że jeden z naszyjników jest obrotowy. Nie pamiętam, który to był. To był chyba ten. O, tak jak widzicie, ta regulacja jest dość spora, prawie 90 stopni. Lekka, plastikowa, ale sprawiająca wrażenie niezwykle wytrzymałej konstrukcja. Odłączany kabelek, wysoka skuteczność. To wszystko czyni te słuchawki takimi idealnymi słuchawkami użytkowymi. Nie są to jednak słuchawki ani szczególnie neutralne, i tu mam na myśli w szczególności właśnie to podbarwienie tego środka, ani też jakoś specjalnie szczegółowe czy klarowne. No i ostatnim zestawieniu Beyer Dynamic DT770, bardzo popularny model, często spotykany w studiach nagrań. Zresztą w studiu Efektura w Warszawie, gdzie prowadzę warsztaty z miksu i masteringu, z DT770 mamy chyba 10 par. Realizatorzy chętnie rozdają lektorom, wokalistom, instrumentalistom nagrywającym w osobnych pomieszczeniach. Zamknięta konstrukcja, więc dźwięk nie przedostaje się do mikrofonu, są bardzo wygodne. No i tak jak widzicie, dostępne są w trzech różnych odsłonach. W wersji 250-ohmowej, różnią się głównie opornością, właśnie 32-ohmowej oraz 80-ohmowej. I tak wersja 80-ohmowa oraz 250-ohmowa wyposażone są właśnie w welurowe nauszniki i 3-metrowe kable, z tym, że w przypadku wersji 250-ohmowej ten kabel jest taki właśnie spiralny, rozciągany. Natomiast wersja 32-ohmowa jest wyposażona w skórzane nauszniki oraz krótszy, zdaje się, niespełna 1,5-metrowy kabel. Wszystkie modele prezentują się bardzo podobnie, ważą mniej więcej tyle samo i brzmią też bardzo podobnie. Ich takim szczegółowym porównaniem zajmę się już w osobnym filmie, natomiast powiem tylko, że wersja 32-ohmowa po prostu zagra zdecydowanie głośniej ze słabej mocy przez wzmacniaczem słuchawkowym czy choćby telefonem, natomiast będzie troszkę mniej szczegółowa niż wersja wyżej ohmowa, że tak powiem. Natomiast wersja 250-ohmowa po prostu będzie zaoferuje nam troszkę bardziej szczegółowe brzmienie, jeśli podłączymy je do dobrej klasy właśnie preampu słuchawkowego. No, jako że my, muzycy, producenci, najchętniej korzystamy z urządzeń możliwie najwyższej klasy, najlepszych, na jakie możemy sobie pozwolić, bądź w ogóle najlepszych na rynku, to w swoim porównaniu uwzględnię w szczególności wersję 250-ohmową, czyli właśnie tą. Pierwsze wrażenia z testów są bardzo pozytywne. Chyba potwierdzi to każdy, kto miał do czynienia z tymi słuchawkami. Brzmienie jest dość zrównoważone właściwie w całym paśmie. Bas jest mocny, ale jest prezentowany w sposób taki dość wyważony, dynamiczny. Środkowe pasmo jest nieco wycofane, a więc na przykład głosy w muzyce R&B czy gospelowej nie są tak pięknie prezentowane moim zdaniem jak w przypadku AKG-245, ale też te słuchawki czy ich pasmo rozciąga się nieco wyżej, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę energię, zatem te słuchawki już całkiem sprawnie mogą nam posłużyć do oceny jasności właśnie nagrań, saturacji, a więc są też właśnie często polecane jako słuchawki do miksowania.
To najwyższe pasmo, ta góra, nie jest tak szlachetna jak w modelach referencyjnych, które kosztują już bliżej 1000 zł, zatem do takiego profesjonalnego miksowania prawdopodobnie lepiej byłoby wybrać konstrukcję otwartą DT990 bądź też wyższy model DT880, któremu z kolei przyjrzę się już w kolejnym zestawieniu droższych słuchawek, zatem też postaram się podać link, jak już tylko ten film ukończę. Jeszcze mała dygresja, na rynku dostępne są też niemal trzykrotnie tańsze słuchawki marki Behringer o oznaczeniu BH770. I tak na pierwszy rzut oka, tutaj pokazuję to w kamerze, prezentują się bardzo podobnie. Ważą tyle samo, też solidna konstrukcja, tutaj część elementów wykonana z metalu. Nauszniki Behringera mają troszkę bardziej, są tępe w dotyku, bym powiedział. Ten materiał tutaj połąka też jest zdecydowanie delikatniejszy. Ale jeśli chodzi o wygląd i komfort użytkowania, to naprawdę jest bardzo podobnie. Natomiast brzmieniowo jest to zupełnie, nie da się porównać tych słuchawek. Behringerom zupełnie brakuje basu na przykład, pomimo tego, że ich wygląd sugerowałby właśnie, że mają duże przetworniki i będą miały solidny bas. Także zupełnie brzmią inaczej. I powiem tylko tyle, że jakość brzmienia słuchawek Behringer BH770 jest co najwyżej adekwatna do ich trzykrotnie niższej ceny. Czas na porównanie, które w tym wypadku będzie dość proste, czy dość oczywiste. Różne produkty, dwie w zasadzie kategorie, bo mamy z jednej strony słuchawki użytkowe, użytkowo-DJ-skie, czyli Sennheiser HD25 oraz HDJ 700 Pioneera oraz słuchawki przeznaczone do melomanów bądź profesjonalnej pracy, to te trzy pary tutaj. No i tak, jeżeli chodzi o słuchawki DJ-skie, no to w zasadzie, jeżeli tylko DJ-skie miały być to słuchawki, to prawdopodobnie wybrałbym HDJ 700, zaprojektowane przez firmę, która służy DJ-om, która ma największe chyba w tym doświadczenie na rynku. Fajny design, solidna konstrukcja, bardzo muzyczne brzmienie, bardzo dużo basu, nawet trochę może za dużo, ale też ładny właśnie środek, dość ciemne jednak słuchawki, więc do takich zastosowań edycyjnych, profesjonalnych, miksowania trochę mniej się nadają. Natomiast słuchawki Sennheisera, również dużo basu, ale trochę wyeksponowany właśnie środek i również ciemne dosyć brzmienie, więc również raczej nie do miksowania. Za to ogromna skuteczność, bardzo leciutkie, więc nadają się właśnie dla kamerzystów, dla osób pracujących właśnie w warunkach, gdzie jest głośno, czy koncertowych na przykład. Także takie bardzo użytkowe słuchaweczki, które będą lekkie. Wyobrażam sobie, że firmy nagłośnieniowe bądź produkujące właśnie filmy mogłyby kupić takich słuchawek 20 czy 30 sztuk dla każdego swojego dźwiękowca czy właśnie realizatora, edytora. Natomiast jeśli chodzi o słuchawki dla nas, producentów muzycznych czy melomanów, no to raczej wybieramy z tych trzech par. Najbardziej zrównoważone, takie najbardziej chyba uniwersalne będą słuchawki DT770 Pro, bo z jednej strony dużo basu, spokojnie prezentowany środek, ale też dość jasne. Natomiast mnie osobiście na przykład część nagrań bardziej podobała się niż na DT77 na K245. A to dlatego, że po prostu te słuchawki mają przepiękny środek, a więc nagrania na przykład właśnie R&B, nagrania jazzowe, Pat Metheny, Take Six, sześciu czarnoskórych panów śpiewających właśnie, śpiewających razem, D'Angelo, Cassandra Wilson, Diana Krall, tych nagrań wolę słuchać na AKG. Natomiast przyznaję rzeczywiście, że DT770 mają tą zaletę, że po prostu dają troszkę większą kontrolę w górze, możemy już ocenić nagrania pod względem jasności, porównywać je ze sobą. Jeśli natomiast szukacie słuchawek, które będą oferowały Wam sporo detali w górze, ale jednak potrzebujecie słuchawek, które będą też odpowiednie dla muzyków czy dla lektorów nagrywających w studio, no to muszą mieć one zamkniętą konstrukcję, więc raczej nie 245, być może właśnie 271. Natomiast te słuchawki rzeczywiście mają troszkę wycofany bas, tego basu jest stosunkowo mało, natomiast jest dużo detali w środku, środek jest bardzo ładny, też sporo detali w górze, zatem no, sprawdzą się właśnie do edycji, sprawdzą się w ustawieniu procesorów, efektów. Fajne słuchawki, lekkie, dość wygodne.
Także no w zasadzie tyle. Najwygodniejsze chyba są DT770, bo te słuchawki AKG245 dość mocno dolegają do głowy i rzeczywiście robi się w nich szybciej ciepło niż ciepło robi się w DT770. Natomiast gdybym ja miał wybierać, to zupełnie bym na te drobne różnice nie patrzył. Patrzyłbym głównie pod względem brzmienia, zatem no jako takie słuchawki właśnie do słuchania muzyki i miksowania, to wybierałbym pomiędzy tymi dwoma. AK245 mają jeszcze tą zaletę, że mają niską oporność, więc tutaj ewentualnie trzeba byłoby wybrać model 80-ohmowy. No i też są składane, bardzo solidna konstrukcja, zatem no ten wybór nie jest wcale taki, moim zdaniem, oczywisty. Także wybierając którekolwiek z tych słuchawek, powinniście być zadowoleni.